Cześć, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z kolejnego unboxingu, ale dzisiaj będzie inny unboxing, ponieważ będzie to unboxing z pokazywania Wam maty gamingowej pod fotel od firmy oczywiście Genesis, ponieważ stwierdziłem, że kupię sobie taką matę pod fotel od właśnie Genesis, dlatego że mam podkładkę pod klawiaturę, jak i myszkę od Genesisa, klawiaturę od nich i myszkę, więc mówię, dobra, mówię, super firma i w ogóle, to sobie kupię od nich również matę pod fotel. I teraz tak, ja Wam pokażę tę paczkę, tylko najpierw, jeżeli Wam się spodoba filmik, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, a ci, co są nowi, mogą zostawić oczywiście subskrypcję tam na dole z dzwoneczkiem. Więc teraz przechodzimy do pokazywania maty. Jeżeli chodzi o matę, jest ona bardzo duża, ponieważ no jak sami widzicie, na pudełku jest mega duża. Ja Wam może pokażę tak. Mega duża jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o jej szerokość, to ma 110 cm. Głębokość 110 też oczywiście tak pisało. Oczywiście mamy to wszystko napisane w różnych językach. I teraz tak, to jest Telur 500 Carbon. Oczywiście, bo taki kolor mi się najbardziej podobał. W sumie zobaczycie później, jak to będzie wyglądało pod fotelem. Ale teraz tak, na szybciocha opowiem o niej. Floor Protection i oczywiście ona jest tak, że ma, jest ona przylegająca bardzo do podłogi. Czyli jest po prostu antypoślizgowa. Nie ma czegoś takiego, że ślizga się po podłodze. Wiecie, że jak fotelem się ruszacie, to nie, ona się nie ślizga. Dlatego jest antypoślizgowa. Jeżeli chodzi o wycieranie jej, możecie ją wycierać na mokro, na przykład jak wleje Wam się na nią woda czy cokolwiek, to od razu wschycha, ponieważ ma taki materiał. Ona jest ogólnie zrobiona z gumy, z tego co czytałem. Ma taki materiał, że po prostu jeżeli wyleje się na nią woda lub co innego, po prostu, nie wiem, jeżeli ją umyjecie na przykład, czy powiedzmy jakąś szmatką przetrzecie czy coś, to szybko po prostu weschnie i nie będzie problemu z tym, że będzie widać jakieś, wiecie, plamy po umyciu czy coś takiego. No to już mówiłem tutaj, maxi size, czyli że maksymalny rozmiar, no to 110 cm szerokość. Ja ostatnio mierzyłem właśnie, więc no bardzo, bardzo szeroka. Zresztą co widać po opakowaniu, że jest mega długa. No ale dobra, weźmy sobie, otworzymy. Nie wiem, czy tak dam w sumie otworzyć, ale mam nadzieję, że raczej dam. Dobra, raczej powinienem dać radę. Bez noża raczej się obejdzie, z tego co widzę. W ogóle to jest mój pierwszy taki zakup tej maty, bo chciałem kupić od Diablo, ale kosztowała ona drożej, a ta akurat była na przecenie teraz, bo była ze 149 na przecenie na 90, więc to naprawdę mega przecena. I ogólnie, jeżeli byście chcieli ją kupić, to przecena jest do 26 stycznia, więc podsyłam Wam linka w opisie do tej maty. Jeżeli ktoś by chciał ją sobie zobaczyć i w ogóle czy tam kupić, to link macie oczywiście na dole. Dobra, ja już w sumie tutaj widzę. O, shit. O kurde. No to nieźle. No to nieźle. Na serio, jest tak długa jak całe opakowanie. No dobra. Tylko teraz tak. Trzeba będzie po prostu ustalić, jak zawsze zresztą. Bo wiecie, ja mam na razie taki mały dywanik, więc po prostu muszę ustalić, jak ją sobie położyć i tak dalej. Pod co? Czy najlepiej poduszko, czy pod biurko? Ale myślę, że raczej pod biurko i poduszko mi się musi zmieścić, więc jeżeli będzie coś nie tak jeszcze, wiecie, dokończone, że nie będzie pod biurkiem czy poduszkiem, to nie wściekajcie się i nie zwracajcie na to uwagi, bo po prostu to poprawia. Na razie tylko, wiecie, na nagrywkę Wam pokażę po prostu, jak ona leży na podłodze i pod fotelem. Także ja sobie ją rozkładam i widzimy się za chwilę. Teraz możecie zobaczyć, jak ona się prezentuje. No ogólnie to jest karbon, tak jak mówiłem. Jeżeli chodzi o jeżdżenie fotelem, Wam pokażę. To naprawdę nic nie słychać. Jest ona też wygłuszająca, więc z tego co przeczytałem przed chwilą, więc to naprawdę jest kozacka moim zdaniem. Wiem, że może jakoś super nie widać bardzo, ale moim zdaniem jest po prostu kozak. Tam leży od niej pudełko.
Więc pudełko no w sumie takie samo długie jak i cała mata. Więc jestem z nim mega zadowolony, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi też również o wykonanie, tak jak mówię, tu jeszcze, no wiadomo, no, jest zadarta jakby trochę, bo po prostu no, była zawinięta tak w opakowaniu, więc nie ma się co dziwić, ale ona się wyrobi na spokojnie. Więc no co, mi się bardzo podoba, tak szczerze. A w ogóle pokażę Wam to, co miałem wcześniej tutaj pod tym fotelem. Miałem taki dywanik i w porównaniu z matą, no to ten dywan, a ta mata, no to jest kurde różnica w ciule, nie? Także no, jeżeli chodzi o to, no to tak jak słychać, nie ma żadnych tutaj, kurde, wiecie, kółek i w ogóle na właśnie dywanie, które miałem tutaj, było bardzo słychać te kółka. Tylko że ona jest mega wygłuszająca, tylko mówię, po prostu musi się jakby wyrobić i będzie git. Także co, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawiajcie łapeczki w górę, zostawiajcie subskrypcje ci, co są nowi. Wiem, że ten unboxing może był i krótki, ale po prostu tak pokrótce starałem się Wam opowiedzieć, co i jak z tą matą. Oczywiście link będzie w opisie, tak jak mówiłem, więc trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.